co wytrzymać już nie mogę. Lot ku Gwieździe Nadziei trwał całe lato. Po bezkresnych obszarach wszechświata wędrują barwne kosmiczne latawce. Moje trzecie oko poleciało tam, gdzie znajduje się najciekawsze miejsce naszego układu, zbudowana z krzemowych płytek zbiorowa pamięć kosmosu. Tutaj właśnie otrzymało informacje na temat historii Gwiazdy Nadziei i jej położeniu w kosmosie. O, ciekawe. Zobacz, kapturku, jakie to piękne. Jednocześnie o wszystkim poinformowano centralny komputer planety. Na spotkanie trzeciego oka wyruszył bezzałogowy statek kosmiczny, aby bezpiecznie pilotować jego lądowanie. Gwiezdni ludzie są bardzo gościnni, ale też rozważni i ostrożni. Nauczyła ich tego długa wojna z królem Niesforem, władcą planety Prymus, który postanowił zawładnąć całym kosmosem. Trzecie oko poddane zostało badaniom mającym ustalić moje intencje i zamiary. Kiedy zorientowano się, że przez odnalezienie innej cywilizacji my, ludzie, możemy stać się sobie bardziej bliscy, może wzrosnąć poczucie ludzkiej wspólnoty, otwarto ochronną zasłonę i na horyzoncie ukazała się wielka i piękna, bliska nam, ludziom, Gwiazda Nadziei. A teraz opowiem wam jej historię.